Z nami Paulina Mikuła, która jest vlogerką. Także jej książka na naszym stole, mówiąc inaczej. Pokażemy Państwu. Które serdecznie Państwu polecamy. Tak wygląda książka, tak wygląda Paulina, a teraz jak wygląda jej życie, to nam sama opowie. Chcieliśmy Ci pogratulować tego, że można o języku mówić w sposób interesujący, ciekawy i nienudny. To naprawdę wyjątkowe osiągnięcie, bo zazwyczaj nam się to kojarzy z nudną lekcją. Trochę tak. A tu są lekcje bardzo atrakcyjne, także te w książce. Dziękuję bardzo. Skąd wziął się pomysł, żeby edukować ludzi w kwestii języka polskiego? Wydaje się, że każdy, kto się urodził w Polsce i pomieszkał tu chwilę, mówi po polsku. A więc nie trzeba ludzi specjalnie uczyć. Ale mimo wszystko bardzo często ludzie znajomi pytali mnie o zagadnienia dotyczące języka, bo mieli z tym problem i doszłam do wniosku, że skoro codziennie jednak mamy jakieś wątpliwości, to dlaczego nie stworzyć kanału, miejsca, który by te wątpliwości rozwiewał? Jakie wątpliwości mają ludzie najczęściej? Jakie też z Twojej perspektywy najczęściej popełniamy błędy w mowie codziennej? Na pewno mamy problem z datą. Ciągle żyjemy w 2016 zamiast 2016. Dziś jest 15 kwietnia, a nie 15 kwiecień. Cóż jeszcze? Mylimy też znaczenia słów, co było widać w Twojej sprawie. Lub nie znamy w ogóle tych znaczeń. Osoba może spolegliwa. Tak, wydaje się, że to jest taka osoba, która się łatwo poddaje. Potocznie już to znaczenie zostało zaakceptowane, ale tak naprawdę to osoba, wzorcowo to osoba, na której można polegać. Zawisza Czarny był spolegliwy, a nie był mięczakiem na przykład. Być może. Język polski wzbogaca się, czy ubożeje według Ciebie? Wzbogaca na przykład o anglicyzmy, ale według mnie one nie są zagrożeniem dla języka, ponieważ nie wypierają tych polskich nazw, tylko nazywają rzeczy, które są nowe, które polskich nazw nie mają, więc one wzbogacają ten język. Ale wiem, że tak ludzie sceptycznie do tego podchodzą. Jak się skutecznie nauczyć poprawnej polszczyzny? Bo przeczytanie tej książki może wykazać te przestrzenie, gdzie mówimy niepoprawnie. Natomiast włączenie tej poprawnej polszczyzny do takiego intuicyjnego mówienia, bez zastanawiania się, jak ja mam to powiedzieć, czy dobrze, czy źle, bierze się co? Z lektury książek przede wszystkim. Tak, trzeba czytać. Trzeba się też nie bać mówić, bo trening czyni mistrza. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że nigdy nie będziemy mówić perfekcyjnie. I że się będziemy mylić. I od tego trzeba wyjść, bo kiedy założymy sobie, że nie, ja będę tak mówić, że nie będę popełniać żadnych błędów, to wszystkie pomyłki będą demotywować. A tu nie o to chodzi, żeby się nie mylić, tylko chodzi o to, żeby cały czas się poprawiać, ale też na błędach się uczyć. Jeśli słuchasz języka debaty publicznej, na przykład debaty sejmowej, jestem ciekawy, co człowiek, który kocha ten język, szanuje go i chce, żeby brzmiał jak najlepiej, myśli o tych, którzy kalają często język polski w takiej debacie jak w Sejmie. Właśnie mam trochę z tym problem, bo akurat niedawno język parlamentarny bardziej stał się taki nieparlamentarny. To, co teraz posłowie wyprawiają, to naprawdę może przerazić. Tyle, że napisałam w książce, że ja bym jednak przymykała oko na ten język polityków. Rozliczajmy ich z ich politycznych osiągnięć i czynów, a nie z języka już. Tym się nie zajmujmy, bo czasami analizujemy ich błędy i umyka nam... A skąd się uczymy języka w takim razie? Bo uczymy się również z takiej debaty publicznej, z telewizji, z radia. Z mediów, od dziennikarzy. I kiedyś właśnie profesor Bralczyk powiedział, że gdyby nie dziennikarze, to Polacy mówiliby gorzej. O innym aspekcie Twojej działalności chciałem pogadać, bardziej biznesowym, bo wzięłaś się z drugiej strony barykady, można powiedzieć, ze strony tych, którzy kreują vlogerów, którzy im pomagają zaistnieć i teraz sama stałaś się vlogerką. Znasz zatem jedną i drugą stronę, możesz zdefiniować kilka zasad, o co dzisiaj już zresztą Maćka Dąbrowskiego pytaliśmy w materiale, skutecznej obecności w internecie. Jeśli ktoś ma takie marzenie, że chce zostać gwiazdą internetu, to takich pięć podstawowych zasad, których powinien przestrzegać, to jakie? Po pierwsze być sobą, to już wiemy. Być sobą, ale też tutaj tak bym nie przesadzała z tym. No, trzeba mieć pomysł na siebie, trzeba siebie trochę przerysować, wyolbrzymić. Trzeba też nie bać się. Trzeba mieć trochę osobowość narcystyczną, nie bać się pokazywać, prezentować, nie bać się też oceny innych. Nie bać się oceny innych, chociaż ja pamiętam, że zupełnie o tym nie myślałam, kiedy zaczynałam, o hejcie i dlatego pewnie potem miałam z tym problem. Na pewno trzeba regularnie publikować i dlatego zanim ruszymy,
to zaplanujmy sobie kilka odcinków, kilka tematów, żeby wiedzieć, czym się będziemy zajmować przez dłuższy czas. No i nie bać się interakcji z ludźmi, bo jednak to nas trochę różni od na przykład państwa. Że my cały czas... Wiemy, że ten Bogdan tam jest. Tak. I tańczy dla mnie. Państwo piszą. Aplikacje, tak, odpowiadamy również na maile. Mamy. To zwracam honor, że tak powiem, ale jednak przyjęło się, że aktorzy, dziennikarze są odgrodzeni od publiczności, która gdzieś tam z dołu bije brawo. A youtuberzy właśnie nie, wchodzą ściśle w te relacje. Tak, jesteśmy takimi znajomymi. Co więcej, i to jest przykład, który unaocznia, dobrze, unaocznia, unaocznia tę tezę. Nie ma takiej przestrzeni, nie ma takiego tematu, na którym nie można by zbić kapitału popularności. Wydawałoby się, że język polski, ha, kto to będzie oglądał, a tymczasem jest cała rzesza ludzi, która chce śledzić kolejne odcinki vloga Pauliny. Zresztą Radek Kotarski też przecież gość, który opowiada o rzeczach, wydawałoby się, nudnych, pogrążonych gdzieś w starych księgach, tak, przysypanych kurzem historii. Mówi o tym w tak pasjonujący sposób, że aż się chce. Ale powiem, że to jest, mogę jeszcze, że to jest wszystko niezwykłe, bo ja teraz spełniam marzenia, ponieważ kiedy Dzień Dobry TVN ruszyło, zaczęło być emitowane, stałam w salonie, oglądałam państwa i mówiłam, kurczę, co zrobić, żeby tam siedzieć? I siedzieć. Co zrobić, żeby zacząć to kiedyś prowadzić? Zaczęło się od tego, że usiadłam. Zobaczymy, co będzie dalej. Ona chce cię wygryźć. Dobra, kończmy to. Albo siebie. Polecamy vloga Pauliny, tudzież jej książkę, mówiąc inaczej, która może być inspiracją językową dla każdego. Bardzo interesująca, naprawdę serdecznie polecamy. Ja szczególnie ten rozdział o przekleństwa. I pamiętaj, pomnika dobroci nie buguje się w jeden wieczór. Jeszcze wiele lat pracy przed tobą, dziewczyno. Życzymy ci powodzenia i żebyś usiadła kiedyś na tej kanapie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.